Krzysiu, proszę cię, znajdź mi drugi but. No proszę cię. Już! O Jezu, przecież to ja się śpieszę, nie ty. Powinniśmy mieć dwie łazienki, naprawdę, wiesz? Ja bym chciała mieć taką różową na pięterku. Tak, a ja bym miał swoją czarną w piwnicy. No, jakbyśmy mieli dom, to w ogóle byłoby super. No, dziękuję ci, kochanie. Tak, będziemy budować dom po to, żeby mieć dwie łazienki. No nie tylko po to. Proszę cię. Tak, a po co? No jak to po co? A pokój dla dziecka? Kurde. Czy ty jesteś w ciąży? No. W którym miesiącu? Ja mówię, no nie sądzę. Daj to. Kasiu, proszę cię, marynarkę mi przynieść, dobrze? Ja już sobie dam radę z tym. Trochę mi się okres spóźnia, ale przecież nie będę mówić o tym, że mi się spóźnia. A ty chcesz być w ciąży? Pewnie, że chcę, a ty nie chcesz? No ja nie chcę, ale wystarczy, że ty jesteś w takiej potrzebie za nas dwóch. Mam nadzieję tylko, że jak się coś urodzi, to będzie chłopiec. Tomek, dlaczego? Bo dziewczynka będzie chciała trzecią łazienkę. Będę dopiero wieszał, pa. Pa. Teczka. Kochani, przepraszam cię. Co się stało? Przepraszam cię, ale muszę. Nie, nie, nie krępuj się, mi to nie przeszkadza. Ale wiesz co? Gdybyś mogła, bo mnie troszeczkę przeszkadza. Tomuś, ale intymność na kiblu to jest naprawdę przesąd. W średniowieczu królowie robili kupę przy wszystkich i nikomu to nie przeszkadzało. Kochanie, dziękuję ci za lekcję historii, ale ja naprawdę wolę być sam ze sobą, więc gdybyś mogła. A gdybyś był w lesie? Ja, ale nie jestem w lesie. A jakbyś był jeleniem? Nie jestem... Kasiu, proszę cię. A jakbyś był jeleniem, to byłoby super, bo jeleń robi wszystko, co chce, kiedy chce i wszystko ma w nosie. Ja też robię, co chcę, kiedy chcę i proszę cię... Gdybyś mogła. Dobrze, już wychodzę. No, już mi się odechciało. Idziemy, że tak będzie.